Moi drodzy, piątek tygodnia, koniec weekendu, początek. Witamy w piątek 12 października w cotygodniowym programie Fit Planeta, w którym rozmawiamy o kobietach dla kobiet, a przede wszystkim o sporcie, o zdrowym trybie życia, o tak zwanym fitowym lifestyle'u, jak to niektórzy mówią. Podobno to się tak modnie teraz mówi. Po prostu mówimy o zdrowym trybie życia i o sporcie. Moim gościem jest Natalia Gogol, która, powiem śmiało, bez jakiegokolwiek wstydu, wyciska chyba na klatkę więcej niż ja, ponieważ jest kulturystką. Witaj, Natalio. Witam. Oprócz tego, że jest kulturystką bądź fitnesską, tak to można ująć, to zajmuje się stricte treningiem personalnym. Jeżeli chodzi o trenerów personalnych, mieliśmy tu u nas już w studio, ale to jest taki nietypowy trener personalny, ponieważ, jak zauważyliście, jest kobietą. Rzadko spotyka się, żeby kobiety były trenerkami personalnymi. Jak się lepiej nazywać? Trenerka czy trener personalny? Jak się ludzie nazywają zazwyczaj? Jako trener personalny. Czyli rzadko się spotyka, żeby kobieta była trenerem personalnym, a dziś taka u nas jest. Słuchaj, trening personalny, co to tak naprawdę jest? Czy to jest siłownia, fitness, bieganie, czy to jest wszystko połączone po to, żeby osiągnąć jakieś określone cele? Jak to wygląda? Jest dokładnie tak, jak powiedziałeś na końcu, czyli jest to trening, który jest podporządkowany do odpowiedniej osoby. Jeśli nam zależy na zrzuceniu tkanki tłuszczowej, czy nam zależy na zbudowaniu masy, czy lepiej czujemy się na zewnątrz, czy jest to siłownia, to wszystko zależy od osoby. To do niej jest to podporządkowane. Trening personalny jest to trening indywidualny z trenerem, dostosowany do potrzeb osoby, która właśnie chce osiągnąć jakiś cel. Czyli możesz pływać, skakać, wyciskać sztangę. Oczywiście. Nie masz w bicepsie. 34,5, bo jestem na masie, więc... Na masie to znaczy, że po prostu chcesz przybrać jak najwięcej już masy mięśniowej. Już nie, zdecydowanie już nie. Już teraz osiągnęłam swoje granice. Jest to, bo u mnie jest 10 kg różnicy pomiędzy rzeźbą a masą, więc teraz to 10 kg już osiągnęłam, więcej niż na rzeźbie, wystarczy zupełnie. Wytłumacz, jak to się w ogóle stało, że tak naprawdę zaczęłaś ćwiczyć, ponieważ typowa kulturystyka dla kobiet, to niby to jest sport męski. Jak to u ciebie było? Co się Powiem stało, szczerze. Wyciskamy. Jak zaczynałam, to oglądając takie zdjęcia uważałam, niemożliwe, i tak nie chcę wyglądać. Zdecydowanie biegałam dużo. Znaczy nie chcę wyglądać, nie tak, po prostu nawet nie brałam pod uwagę, że mogłabym kiedyś tak wyglądać. Po prostu biegałam, ćwiczyłam, zachowałam się jak typowe kobiety na siłowni. Czyli coś tam się robiło, pojęcia za dużego nie miałam, ale fajnie się czułam po treningu, więc zaczęłam to tak kontynuować. Taka, że tak powiem, typowa zajawka zaczęła się po śmierci mojego taty, który sam wyciskał właśnie na klatkę bardzo dużo, był policjantem, takim prawdziwym policjantem. Biegał i wyciskał właśnie na klatkę. To do tego mówię, drążek, jakieś pompki, zwykłe sprawy. Był silny i wytrzymał, mogę powiedzieć już teraz, naprawdę zawsze mi zazdrościły koleżanki, że mam takiego tatę. I w momencie, kiedy, że tak powiem, tata odszedł, mi się ta pasja we mnie pobudziła, dlatego że chciałam czymś się zająć, o czymś zapomnieć. I potem zauważyłam, że za każdym razem, kiedy jestem na treningu, po nim czuję się najlepiej. Nie było niczego, nawet czekolada na chwilę pobudzała, tak? Poprawiała humor. O tyle trening nakręcał mnie, dawał mi energię. I powiem szczerze, uzależniałam się od uczucia po treningu, który sprawił, że nie wyobrażałam sobie tygodnia bez paru treningów. I skończyło się tak, jak jest. Tydzień bez paru treningów, co to znaczy, że trenujesz 4-5 razy w tygodniu? 4 minimum. Czy to nie jest za dużo, jak na kobietę? Ja już akurat troszeczkę poświęciłam swoje zdrowie i swoje prywatne życie dla tego sportu, zdrowie dlatego, że ktoś mówi, wiadomo, to jest zdrowy tryb życia, oczywiście. Tylko właśnie będąc kobietą, trenując ciężko siłowo, bo staram się na granicach, że tak powiem, swoich, szczególnie teraz, kiedy jestem na masie, trenować, wiadomo, że zachodzi wiele zmian w organizmie kobiety, niestety nie są one do końca pozytywne. Jednak ja mówię, ja tutaj nie polecam komuś aż tak rygorystycznych treningów, ale żeby ukształtować sobie ciało, mieć je zgrabne, zdrowe, naprawdę i tak trzeba ćwiczyć. Oczywiście nie jest to aż tak takie pokonywanie swoich jakichś granic wytrzymałości, ale zdecydowanie trzeba czegoś więcej niż ćwiczenia z uśmiechem na ustach. Będziemy zaraz dalej rozmawiać o treningu personalnym, ale jeszcze mnie tak właśnie kręci, chciałbym zapytać o tą twoją kręcącą zajawkę, jaką masz, mianowicie o treningi personalne. Słuchaj, o siłownię. Jak na to patrzą mężczyźni? Faceci starają się podobać kobietom, starają się w jakiś sposób
imponować przez na przykład treningi, a to się okazuje, że ty masz lepsze efekty, więcej wyciskasz, czy lepiej ćwiczysz niż nie jeden facet. Jak to wygląda, jak na to patrzą? No, staje się to problematyczne, powiem szczerze, staje się to problematyczne. Tu nie jest żadna oferta matrymoniala, broń Boże, ale taka jest prawda, że ciężko jest takim kobietom znaleźć kogoś też. Mhm. Zauważyłam się, nie do końca, że też ciężko, ale są też osoby, które się nami interesują, a z kolei są dla nas za słabe. Może to dziwnie brzmi, ale taka jest prawda. No, silne kobiety mają ciężej. A poza tym też są mężczyźni, którzy nas traktują jako zbyt męskie, brzydko nazywając nieraz babo chłopy, ale mimo wszystko moim zdaniem kobiecość to nie jest też tylko wygląd albo ten sport. Na to się składa wiele innych czynników. I ja mówię, może się komuś coś nie podobać. Ja każdego zdanie zawsze szanowałam. Ktoś mówi, nie podoba mi się, to ja mówię, okej, rozumiem. Lubię mniejsze kobiety, czy lubię nawet bardziej miękkie, nie ma problemu. Tylko mówię, zawsze wymagałam szacunku do mojej pasji, bo uważam, że wkładam tyle pracy i dużo poświęcenia. No i chciałabym, żeby ktoś to uszanował. Jeżeli ktoś to szanuje, a mówi, że jemu się nie podoba, problemu nie widzę. Taka młoda osoba tak mądrze mówi, rzeczywiście jesteś kobietą z pasją. Słuchaj, czy kobiety w Polsce ogólnie, jak uważasz, zaraz przejdziemy też do mężczyzn, czy kobiety w Polsce dbają o siebie? Jesteś trenerką personalną, trenerem personalnym, spotykasz się z kobietami, trenujesz je. Jak uważasz, jak to wygląda u nas w Polsce szczególnie? Powiem szczerze, że Polska jest jeszcze krajem trochę zacofanym, jeśli chodzi o podejście do sportu. Mocne słowa. No przykro mi, ale miałam mówić prawdę, więc tak jest. Widzimy w Stanach, nie zwracamy uwagi, nie jesteśmy w Stanach, więc nie wiemy, ale nie zwraca się uwagi na kobiety zbudowane. Czy widzi się je gdziekolwiek na mieście, nie zrobi to na nikim wielkiego wrażenia. U nas, wchodząc do metra, tramwaje, szczególnie właśnie latem, gdzie jest, mamy odkryte ręce czy plecy, zaraz dziwnie się ludzie patrzą, jeden do drugiego coś mówi. No, nawet tutaj w stolicy, gdzie oczywiście jest dużo różnorodnych osób i nie powinno tutaj robić żadnego wrażenia to, że dziewczyna ma mięśnie, ale mimo wszystko spotykam się z jakimiś dziwnymi spojrzeniami czy słowami. Dlatego uważam, że nasz kraj troszeczkę jest zacofany. No i kobiety dbają o siebie, nie mogę powiedzieć, że nie. Tylko kwestia dbania to też tutaj zależy, jak do tego podchodzimy. Czy dbanie o siebie to jest to, że kobieta pójdzie na solarium do kosmetyczki, zrobi sobie tipsy i raz po raz wyjdzie na zajęcia fitness? Czy dbanie o siebie to jest generalnie poświęcanie się dla sportu już mocniej, pomijając już niektóre kwestie, że tak powiem, no nie wiem, tego typu, że ma się odciski na ręce, czy cokolwiek. Rękawiczki możesz mieć. Można, ale powiem szczerze, że przedzierałam się mi w tych samych miejscach, więc już zrezygnowałam, stwierdziłam, że wolę czuć to żelazo, które kocham, mieć je blisko siebie, a nie przez rękawiczki. Więc dlatego mówię, to jest kwestia, że tak powiem, sporna i tutaj zależy od podejścia. Moim zdaniem nie jest z kobietami aż tak źle, jak uważam, że z mężczyznami jest gorzej. No i właśnie i w ten sposób wyprzedziłaś moje kolejne pytanie. No jak jest z tymi mężczyznami w Polsce? Czy my dbamy o siebie? Oczywiście prezenter telewizyjny musi dbać, oczywiście. Bądź stara się jak tylko może. Jak to jest z Polakami? Jak to jest? Idąc na plażę, jak widzimy, tak ja zawsze podaję przykład. Zimna jest, gdzie ta plaża. Ale były plaże, tak. Ja nie byłam w tym roku, ale myślę, że się dużo nie zmieniło z poprzednich lat. Idąc na plażę, zdecydowanie więcej byśmy pogrupować kobiety zadbane i kobiety zaniedbane. Moje zdanie więcej by należało do tych bardziej zadbanych. Oczywiście to są kwestie gustu, czy bardziej miękka, większa, mniejsza, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o ogólne proporcje i o takie pierwsze wrażenie. Kobieta zadbana? Nie. Moim zdaniem byłoby więcej takich kobiet. Nie to, że się nie wiem, wiadomo, kobiety się nie wymaga, żeby ona miała nie wiadomo jak ukształtowane, tak, mięśnie czy cokolwiek, więc wystarczy, jeżeli kobieta ma lekki zarys, miarę proporcje i jest już uznawana za dbaną. Ma troszeczkę łatwiej, można powiedzieć. Za to mężczyzn się widzi albo często takich, no bardzo zalanych, że tak powiem, dużych, albo się widzi mężczyzn, którzy mają płaskie klatki, wąskie plecy, chude nóżki, no i taki brzuszek lekki. No muszę się tu napiąć, nabrać powietrza, w nóżki nie nabiorę powietrza niestety. No właśnie, tak to często wygląda, bo panowie się boją treningu nóg. I wielokrotnie mówią, że oni nie chcą, a tak naprawdę się boją. I właśnie tutaj apeluję do tych panów, żeby zaczęli robić te nóżki, bo strasznie jest. Moi drodzy, czyli to znaczy, że możemy robić nogi z Natalią, tak? Bo Natalia się zajmuje nie tylko nogami. Jak to jest, jeżeli przychodzi do ciebie kobieta, no już tu ogólniajmy, najczęściej z jakim problemem? Na przykład my możemy przyjść z nogami, że mamy za chude. Jak to jest z kobietami, przychodzą z jakimi problemami? Czy celulit, czy za małe piersi, za duże pośladki? Bo na pewno łatwiej jest im powiedzieć swój problem takiej osobie jak ty, bo jesteś kobietą, więc zrozumiesz. Pewnie zdecydowanie łatwiej jest powiedzieć to kobiecie,
kiedy wiemy, że ją też mogą kiedyś to spotkać, albo że ona, że tak powiem, słyszy o tym każdego dnia, tak jak lekarz, tak? Idziemy do jakiegoś lekarza, no nawet do ginekologa, czujemy się pewnie, żeby mieli powiedzieć to komuś innemu. Mimo, że to jest mężczyzna i to jest mężczyzna, ale wiemy, że to jest osoba, dla której to jest chleb powszedni. Tak samo my tutaj, takie no dziwne porównanie, ale tak samo my tutaj idąc do trenerki, którą wiemy, że ona co dzień się spotyka z kobietami, które mają jakieś problemy, jest łatwiej jej powiedzieć o tym, bo uważamy, że no na to jakoś dziwnie zareaguje. No Jezu, ty pierwsza, nie ostatnia masz taki problem i damy radę, więc moim zdaniem jest łatwiej. No i kobiety najczęściej właśnie z problemami, a tutaj celulitis, albo tutaj nogi, pośladki. Zdarzają się też panie, które chcą przybrać na masie i tak samo niektóre nie mogą, bo są kobiety, które są bardzo szczupłe i nie mogą, a chciałyby mieć bardzo zwarsowane pośladki, wypukłe, jak latynoski. No i trzeba im w taki jakiś sposób pomóc. Jeżeli... Pozdrowienie dla Jennifer Lopez. O, tak, mówisz, wszyscy, tak? Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o klatkę, tak, mówiono o biust, no to biust to jakąś nie powiększy. No niestety od silikonów nie da się rady zrobić na siłowni, ale jeśli chodzi o ukształtowanie, jak najbardziej. Jak najbardziej, ja sama z natury biustu nie miałam, więc stwierdziłam, że nie mam nic do stracenia i treningiem siłowym klatki zrobiłam sobie chociażby klatkę. I moim zdaniem już to zdecydowanie lepiej wygląda w jakimś stroju kąpielowym w bieliźnie, że jest tam już coś, że jest mięsień. Nie każdy wie, że to jest do końca mięsień, ale coś tam jest, lepsze to już niż nic. Głównie trenujesz kobiety, ale czy zdarzają się faceci, którzy na przykład stwierdzą, ja jestem mocnym facetem, przyjdę do niej na trening personalny, udowodnię, że jestem lepszy, a może przy okazji umówię się z nią na kawę. Czy zdarzają się w twojej historii, czy zdarzyli się faceci, którzy chcieli przyjść poćwiczyć i którzy chcieli przyjść poćwiczyć, żeby się z tą umówić na randkę? No, tych drugich jest sporo, szczególnie właśnie na początku. Ty narzekasz na facetów, że nie. Tak, ale ich jest, no tak, no właśnie, no ale ja mówię, że szukam poważnych, że tak powiem, relacji. Tak, w panach powiem szczerze, budzi ciekawość taka kobieta, na pewno, bo jest inna. Wszystko co inne nas na początku bardzo ciekawi. I no i taka kobieta też i jest to dlatego bardzo, bardzo utrudnia mi, i że tak powiem, rozpoznanie, tak? Który traktuje mnie poważnie, a który chciałby się tylko zabawić, że tak powiem, więc to w grę nie wchodzi. I zdarzają się panowie, jak najbardziej. Zdarzają się nawet teraz, właśnie zaczynam prowadzić dwóch panów i nie to, że chcą mi coś udowodnić, ale powiem szczerze, widzą, że skoro kobieta, która naturalnie ma no zdecydowanie mniej testosteronu, potrafiła tyle z siebie wydobyć, to co ona może zrobić z nami, jak może wykorzystać nasz potencjał, więc myślę, że nie jest to tak, że się jakoś krępują i wstydzą. Może nie jest jakaś rywalizacja, ale nie sądzę, że to jest aż tak na poważnie traktowane. Nie zażartują, ach, będę lepszy od ciebie, będę miał większe bicki od ciebie. Ale to wszystko jest takie samo nakręcanie się, motywowanie. Znaczy to jest zdrowe. Z jednej strony dobre, bo jest samodyscyplina, samonapędzanie, więc on chce rzeczywiście mieć te większe bicki od twoich, chce więcej wyciskać na klatkę niż ty. Ale czy był jakiś taki, wiesz, wariat typowy, który stwierdził, że ja się chcę umówić z trenerką personalną i będę tak walczyć o to, że na 10, 20, 30 treningach, żeby się z nią umówić. Udowodnię jej, że jestem jej godzien. Było coś takiego kiedyś? Nie było. Jeszcze się nic takiego nie trafiło? Nie było. I tu nawet, jeżeli chodzi nawet nie o kwestie finansowe, pomyślę, że ja chyba bym nie chciała, żeby tak było. Naprawdę, zdecydowanie chciałabym, żeby ktoś do mnie przyszedł nastawiony na cel. Nie, żeby tym celem było umówienie się ze mną na kawę prywatnie, ale żeby tym celem było faktycznie osiągnięcie jakiejś sylwetki zdrowia, i bo dla mnie sukces takiej osoby jest moim osobistym sukcesem. I dlatego ja chciałabym pomagać tym ludziom, widzieć ich osiągnięcia, a nie żeby to było tylko nastawienie, że chodzę na te treningi i nic prawie nie robię. Ja chcę pracować z osobami, które wiedzą, czego chcą i które są w stanie naprawdę z siebie dużo wydobyć z moją pomocą. Czyli po dzisiejszym nagraniu przebieramy się w dresik i będziesz mnie uczyła, jak zrobić nogi, żeby nie były takie... Dobrze, nie ma problemu, przysiadę, zaczynamy tak, przysiadę, przysiadę. Tak, ale bez sztangi jak na razie. Więc dobrze, w miejscu. Słuchajcie, w drugiej części programu dowiecie się o tym, co robić, a czego nie robić. Co mają robić kobiety, a czego nie robić, żeby w jakiś sposób się nie okaleczyć przy treningu, czyli żeby zrobić to dobrze i zdrowo przede wszystkim. Porozmawiamy dalej o tym, jakie ćwiczenia należy polecić kobietom, które chcą schudnąć, jak zacząć treningi na siłowni dla kobiet, szczególnie ponieważ trener jest obowiązkowy. Moi drodzy, możecie nas oglądać, jeszcze tak przypomnę, na pewno wiecie, gdzie możecie nas oglądać, ale dla przypomnienia, kanał UPC na kanale 865, na NC kanał 229, na Cyfrze kanał 176. Natalię Gogol możecie także dzisiaj obejrzeć na kanale 1820 w Polsacie Cyfrowym.
a później wagon kulturalny Adama, a ja zapraszam na... prosiłbym o nie odliczanie mi takie, bo ja tutaj mam myśli złote w mojej głowie, jak ktoś mi to odlicza. 7, 6, 5. Moim i Państwa gościem jest i będzie Natalia Gogol. Niektórzy o niej mówią kawał baby, ale tak naprawdę jest strasznie sympatyczną, fajną kobietą, która lubi żelazo, tak? Lubisz, tak, lubisz. Tak. Do zobaczenia po przerwie.